Witam Was wszystkich ponownie na kanale na YouTubie. Dzisiaj, jak widzicie sami, jesteśmy troszkę w nietypowych warunkach. Zajmiemy się testem drogowym nawigacji od firmy Mio. Jest to nawigacja Spirit RAM 8670LM. Nawigacja, jak widzicie, zainstalowana już w samochodzie. Jesteśmy gotowi do drogi. No i tutaj warto też wspomnieć, że już na samym początku oczywiście rzuca się w oczy, pewnie nie wiem, czy na kamerze to dobrze widać, czy nie, ale jeżeli słonko odbija się, wpada przez szyby boczne samochodu, oczywiście tutaj ten ekran staje się troszkę nieczytelny poprzez ten matowy wyświetlacz i to słonko nam troszeczkę się tutaj odbija i trzeba wytężyć wzrok, żeby dobrze widzieć na nawigacji, co ona nam pokazuje. Oczywiście, gdy nie ma słonka, gdy jest dzień pochmurny, gdy jedziemy, po prostu słonko nie pada nam przez boczne szyby i no, naświeci nam na tył samochodu. Tutaj już wyświetlacz staje się czytelny, jak najbardziej wszystko wygląda fajnie. No ale dobra, no co, no teraz przejdźmy szybko do testu drogowego, zróbmy sobie jakiś przejazd po mieście, zobaczmy po mieście, troszkę może po jakiejś autostradzie, zobaczymy asystenta pasa ruchu i zobaczymy też oczywiście, jak ta nawigacja szybko nam przelicza. Ja tutaj postaram się kilka razy zmienić sam trasę, bo znam już okolice, mniej więcej zmienię trasę, zobaczymy, jak nawigacja nam szybko przeliczy, załaduje nam nową drogę, także wybierzmy sobie coś z ostatnich lokalizacji, jakie jeździłem. Może wybierzmy sobie, na przykład pojedziemy do Tesco na zakupy szybko. Tutaj, jak widzicie, mamy już, wybrałem sobie w poprzednich, oczywiście moich wyszukiwanych, gdzie byłem, ale tak samo możecie sobie wyszukać sami w menu. Potem, gdy już sobie wynajdziecie coś, możecie sobie to zapisać w swoich ulubionych, żeby, jak często jeździcie, żeby oczywiście mieć szybki dostęp do tego. Tutaj tak samo, jeżeli macie podpięty telefon, możecie bezpośrednio poprzez nawigację oczywiście zadzwonić pod numer telefonu, który nam nawigacja znajdzie razem z tym adresem, także tutaj jest to też troszeczkę na plus. No i tutaj dajemy sobie, tutaj już przejdziemy znajdziemy sobie adres odpowiedni, do którego chcemy dojechać, dajemy sobie nawiguj, dajemy sobie oczywiście tutaj nowa trasa, bo ja już przed tym miałem coś ustawione pewnie. Dajemy anulować bieżącą trasę, oczywiście, że tak, chcę anulować. I teraz tu widzicie, z boku wyświetliły się nam kilka rodzajów dróg, które nawigacja znalazła, którymi możemy pod wskazany adres dojechać. Tutaj ta zielona trasa to jest ekonomiczna, optymalna, dołem nam pokazuje nawigacja, czyli to mamy 3,9 mili, prawie 4 mile 12 minut do dojazdu. Tutaj mamy alternatywne białą trasę, jedną górą i drugą po środku możemy też pojechać i mamy do wyboru tutaj z boku jeszcze jednak, co nam tutaj, czy podświetlenie się nam zmieni, tak oczywiście, czyli górą byśmy pojechali trasą najszybszą, jeżeli bym wybrał ekonomiczną, to wiadomo, podświetli się nam ta dolna, która już była przez A35 i tutaj mamy łatwa, to jest tak samo, ta sama trasa, no i trasa najkrótsza, czyli ta trasa po środku, pojechalibyśmy trasą, tą trasą. Oczywiście trasy tutaj też są oznaczone kolorami, czyli kolor czerwony daje nam równoznacznie najszybszą, ekonomiczna to jest kolor zielony, najłatwiejsza kolor niebieski i najkrótsza kolor fioletowy. Wybierzmy sobie, powróćmy do ekonomicznej, pojedziemy trasą ekonomiczną, dajmy nawigacji nawiguj. Czy chcesz zapisać trasę w dzienniku? Oczywiście, że sobie zapiszemy, żeby nam trasę zapisywało w dzienniku. Po 100 yardach na rondzie bez zmian na wprost. 2,35 Bowen Neutral Road. Ja będę się starał dużo nie mówić, żeby nawigacji nie przeszkadzać, żebyście słyszeli właśnie te komendy wszystkie, które ona wypowiada, jak ona wypowiada z góry. Też powiem, że nie wychodzi troszkę tej nawigacji wypowiadanie komend po nazw ulicy w języku angielskim, także tutaj to troszkę śmiesznie wygląda. Ja myślę, że w polskim będzie, w Polsce na polskich ulicach i będzie to troszkę lepiej wyglądało, no ale daję radę jak najbardziej. Jeździłem kilka dni z tą nawigacją i nie mam zastrzeżeń. Tutaj też zobaczymy później właśnie, jak to wszystko wypadnie pod koniec, także jedźmy w drogę. Tu to, o czym już wspomniałem, słonko nam troszkę... Skręć w prawo, Redlands, następnie jedź prosto na rondzie. Słonko nam świeci z góry, w tej chwili nie wpadam bezpośrednio przez szyby i tutaj widoczność już się troszkę poprawiła tego ekranu. Bez
bez zmian na wprost. I ja tutaj postaram się już pierwszy raz nawigacji zmienić trasę. Zobaczymy, jak ona szybko zareaguje, jak nam przeliczy i jak nas poprowadzi. Podejrzewam, że pewnie będzie chciała, żebyśmy zawrócili. Wyjazdu w B3061, a Schlerod na rondzie. Już troszeczkę znowu zmieniłem nawigację z przeliczym i już przeliczyła, jest to dość szybko. Po 800 yardach skręć w lewo, Herbert Avenue. Porównuję troszeczkę tutaj te przeliczanie tej nawigacji do innych nawigacji, które miałem. I tutaj jak najbardziej te przeliczanie trasy wypada dość szybko, powiem Wam. Nawigacja reaguje bodajże prawie natychmiastowo. Tutaj na naszej drodze też będzie kilka kamer bezpieczeństwa, czyli speed camera, czy fotoradarów, jak to woli. Zobaczymy, jak nawigacja nas ostrzeże, jak będzie reagować. Tutaj też w lewym dolnym rogu widzicie prędkość, która jest dozwolona na tej drodze, którą się w tej chwili poruszam. Jest to 30. Oczywiście, jeżeli tej prędkości nie przekraczamy, te 30 zostaje tak jakby uśpione z boku na ekranie, nie podświetla się, jest półprzejrzysty. Jeżeli tylko przekroczycie te 30, ostrzeże nas sygnał dźwiękowy i wyświetli się prawdziwymi kolorami ta 30. Zaraz Wam to pokażę. Skręć w lewo, Herbert Avenue. Właśnie tutaj był sygnał dźwiękowy i 30 się nam podświetliło, że przekroczyliśmy dozwoloną prędkość. Po 500 yardach na rondzie bez zmian na wprost, Herbert Avenue. Bez zmian na wprost, Herbert Avenue. Bez zmian przez 0,7 mili. Tutaj już można zauważyć, jak już wspomniałem na moich unboxingu i na moim takim krótkim ustawianiu tej kamery, o darmowej funkcji speed camera, fotoradarów i radarów od MIO. Jest to darmowa funkcja, dzięki której właśnie na mapie, jak tu widzicie, wyświetla się nam ikonka radaru, żebyśmy uważali. Jest to oczywiście aktualna baza danych i nawigacja bardzo dobrze wie, gdzie, w którym momencie na drodze, nawet w Anglii, stoją oczywiście fotoradary i żebyśmy uważali. Czyli jest to dobra funkcja. Ja myślę, że warto jednak na to zwrócić uwagę. MIO nie chce od nas żadnych pieniędzy za to ekstra, żebyśmy sobie update'owali. Możemy w każdej chwili po prostu sprawdzić sobie na stronie MIO, czy jest nowa baza danych speed camera, fotoradarów w całej Europie. Ściągamy, instalujemy i tak tutaj na załączonym obrazku już informacja jest, że jest kamera bezpieczeństwa na dole, pojawiła się nam informacja, wyskoczył baner, żebyśmy właśnie uważali, że zbliżamy się do kamery bezpieczeństwa. Skręć w lewo, w B3068, Ring Road Road. Następnie jedź prosto na rondzie. Na wprost, w B3068, Ring Road Road na rondzie. Użyj drugiego wyjazdu, Old Wareham Road na rondzie po 400 yardach. Wareham Road.
widać w tym momencie słonko, które odbije się na ekranie tej nawigacji. Było przez moment troszeczkę to jednak nieczytelne. Ja myślę, że jak to też mówiłem wcześniej na wideo, Mio słucha swoich użytkowników, na tych uwag, o których mówimy, poprawili błędy, wypuszczając ten model. Ja myślę, że przy następnym modelu też powinniśmy się spodziewać tego, że jednak to będzie troszkę poprawione i że ta czytelność ekranu w słoneczne dni będzie jednak dużo lepsza niż jest akurat w tym modelu. Pierwszego wyjazdu na drogę A3049 Dorset Way dole na rondzie po 450 yardach. Tu mam ostrzeżenie, że znowu przekroczyłem dozwoloną prędkość. Wyjazdu na drogę A3049 Dorset Way dole. Wyjazd w lewą stronę po jednej mili. Jedź według drogowskazów, aby dojechać do drogi A349. Lec. I tutaj już też, jak u góry, pewnie nie wiem, czy to dobrze będzie na kamerze widać, czy nie, pokazał się nam właśnie baner, za ile będziemy zjeżdżać i optymalna linia, którą powinniśmy zająć, jest to w tym momencie jedziemy wami, oczywiście jest to lewa linia, najbliżej lewej krawędzi, żebyśmy się poruszali tą linią, bo będziemy za chwilę zjeżdżać. Wyjazd w lewą stronę po 0,6 mili i jedź według drogowskazów, aby dojechać do drogi A349. I tutaj za chwilkę właśnie będzie pokazany ten asystent pasa skrętu, linii skrętu. Tutaj będziecie mogli to zauważyć, jak to działa na autostradach wszystkich, wszędzie, gdzie byście się poruszali. Tutaj w tym momencie akurat właśnie nawigacja nam to pokazuje, która linia, gdzie mamy zjechać, jak się mamy trzymać. Wyjazd w lewą stronę. Następnie użyj czwartego wyjazdu na drogę A349. Roadstone na rondzie. Użyj czwartego wyjazdu na drogę A349. Roadstone na rondzie. I tutaj już dojeżdżamy powoli do celu. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Oczywiście chciałem wam pokazać, jak ta nawigacja działa w nocy, jak wyświetlacz pokazuje nocny tryb, także tutaj przejdziemy teraz do nocnego trybu. A oto jak prezentuje się mapa tej nawigacji, oczywiście nocą. Tutaj mamy pokazane, mniej więcej przyciemniony troszeczkę ekran. Oczywiście możemy sobie ustawiać różne schematy tej mapy, aby nam się troszkę to inaczej wyświetlało. Wejdźmy sobie szybko w menu, zmieńmy na jakiś inny schemat tej mapy, wejdźmy w wyświetlanie mapy. Opcje schemat mapy, wybierzmy sobie na przykład Dubaj schemat mapy. Teraz wróćmy do mapy. Tak mniej więcej prezentuje się wyświetlanie tej mapy, oczywiście w tej nawigacji Mio Spirit nocą. Tutaj sobie sami ocencie, czy to jest za jasno, czy nie. Oczywiście możemy sobie jeszcze wejść w ustawienia ekranu, możemy sobie zmienić nocne podświetlenie. Czy ma ono się bardzo, czy nie, podświetlać ekran. Ja mam tutaj ustawiony na automatycznie w tym momencie. Tak prezentuje się właśnie wyświetlanie mapy na tym urządzeniu nocą. Tak sobie właśnie pomyślałem, że warto wrzucić takie coś do mojego wideo, do tego testu drogowego. Także to by było tyle chyba tego szybkiego testu, jaki żeśmy przeszli tutaj z tą nawigacją przez ten krótki czas. Przejechaliśmy się z tą nawigacją. Może ja usunę tutaj już te trasy, żeby nam nawigacja nas nie... No dobra, anulowaliśmy już trasę. Tutaj kamera bezpieczeństwa za 500 yardów. Informacja o kamerze bezpieczeństwa. Tutaj tak samo właśnie możecie zobaczyć na mapie te kropki, które są. To jest ta trasa, właśnie ta historia waszej podróży, którędy jeździcie.
jeżeli to sobie zaznaczycie, żeby się Wam to pojawiało, w tym momencie cały czas się to pojawia i możecie sobie łatwo zobaczyć, którędy jechaliście. Jeżeli pojedziecie gdzieś w jakieś nieznane miejsce, nawigacja Was poprowadzi tam, a potem z powrotem chcecie na przykład spróbować sobie jechać sami, możecie właśnie wracać po śladach, które nawigacja Wam znaczy. Tak więc podsumowując całą naszą dzisiejszą podróż, tutaj wszystko jak najbardziej ja uznaję, że Mio postarało się z tą nawigacją. Oczywiście mamy ładny, duży wyświetlacz. Może nie jest on aż taki czytelny w słoneczne dni jak w dni pochmurne lub w dni, kiedy słonko nie pada nam bezpośrednio przez przednie szyby, bo jednak daje to troszkę znać o sobie ten plastikowy matowy wyświetlacz. Matowy ja podejrzewam, że dlatego, żeby nam się oczywiście odciski palców za bardzo nie świeciły, nie odbijały, dlatego mat. I tutaj na plus, bo rzeczywiście dotykam ten ekran i nie widać tego aż tak, tych odcisków palców. Poza tym wszystko inne, ja tu jestem zadowolony jak najbardziej. Asystent pasa ruchu działa jak najbardziej, mogliście to zobaczyć oczywiście sami. Wszystko działa, no nie mieliśmy żadnych komunikatów z traffic message channel, no ale tutaj no, nie można było się spodziewać, że jakieś będą, bo nie było żadnych wypadków, oczywiście nie było korków, nie było nic w tym stylu, no ale warto o tym wspomnieć, że ta kamera ma tą funkcję, no jak będziecie widzieć moje inne wideo, no to będziecie wiedzieć, że takie funkcje są w tej kamerze. Oczywiście jest to darmowe, nie trzeba wykupować żadnej subskrypcji do tego, nie trzeba za to nic płacić. Następną oczywiście funkcją, jaka jest na plus tej kamerze, no to mamy to, że możemy w każdej chwili sobie update'ować do najnowszych map, też nie musimy za to płacić. Nie musimy też płacić za bazę fotoradarów, jaka jest do ściągnięcia ze strony MIO, jest aktualizowana na bieżąco i ta baza fotoradarów nie działa tylko na terenie Polski, ale tak samo jak mogliście zauważyć na tym wideo, na tym teście drogowym, działa to również w Anglii, działa bardzo sprawnie. Też na plus tutaj ten system ostrzegania i ten oczywiście o przekroczeniu prędkości i ten znak z ograniczeniem prędkości na drodze, po której się poruszamy, jest to też dość mądre, fajne, że jednak jeżeli jedziemy poniżej tej prędkości, znak zostaje taki uśpiony, półprzejrzysty, nie rzuca się nam w oczy, nie jest irytujący, a jeżeli natomiast przekroczymy tylko prędkość dozwoloną, znak się nam podświetla i zostajemy poinformowani oczywiście komunikatem dźwiękowym, że przekroczyliśmy prędkość. Tryb nocny, jak też widzieliście już wcześniej, jest jak najbardziej, jest ok. Możemy sobie zmieniać schematy map, już Wam pokażę. Możemy sobie, żeby mapa nam troszkę wyświetlała się inaczej, schematy map tutaj mamy, ja mam w tej chwili na ustawieniu na Dubaj. Możemy sobie zmienić na Genewę. Teraz wejdziemy, zobaczmy jak wygląda. Wygląda w ten sposób bardziej pomarańczowa się zrobiła mapa. Drogi się troszkę inne kolorystycznie się to wszystko nam ustawiło. Zmieńmy sobie jeszcze raz na coś, dajmy na to na coś, na jakiś inny. Oczywiście tutaj wejdziemy sobie na przykład na pier. Zobaczmy sobie tego napiera. No tutaj za bardzo różnicy pomiędzy tamtym a tym kolorem nie ma. Tutaj jeszcze poniżej mamy, zobacz na mapie, ruch drogowy, to są te właśnie, bodajże mi się widzi komunikaty, które są, tu są ostrzeżenia, tu są ogólne chyba informacje. Tak, tu jest ten cały traffic channel system, czyli jak tu widzicie, jeżeli jechalibyśmy przez te drogi, które mamy tutaj wyświetlone, na pewno na nawigacji w tym momencie wyświetliłby się nam komunikat, że droga jest zamknięta z powodu robót drogowych. Tak, tutaj większość tych informacji jest pokazane, gdzie są roboty drogowe. Akurat jeżeli by nasza trasa prowadziła przez którą z tych lokalizacji, zostalibyśmy poinformowani od razu na naszym wyświetlaczu. I tak właśnie działa, w ten sposób działa ten traffic channel system, czyli ostrzeżenia bezpośrednio właśnie na nawigacji. Działa to poprzez podłączoną antenę do nawigacji. W tym momencie nawigacja od MIO Spirit 8670LM ma wbudowany właśnie kabel antenowy w kabel zasilający, jak już tu możecie zobaczyć. A tutaj możemy sobie dodatkowo jeszcze ustawienia sobie dodać do tego właśnie traffic TMC. Możemy sobie tutaj zostawić handle service automatycznie, możemy sobie wybrać jakiś inny. Tutaj możemy oczywiście zaakceptować od razu sobie bezpośrednio objazdy, bo jeżeli nawigacja dostanie sygnał, że droga jest zamknięta, tak tutaj było wyświetlane, a jedziemy to akurat tą trasą, zaproponuje nam alternatywną drogę, czyli od razu zaproponuje nam objazd i tutaj jeżeli sobie odznaczymy tutaj, wtedy nawigacja nie będzie nas chciała, żebyśmy potwierdzali ten objazd, on automatycznie przeliczy i
pojedziemy nowym objazdem. Tutaj też mamy właśnie to, co już o tym wspomniałem, powiadamiania dotyczące ruchu drogowego i tutaj jest wybrana opcja tylko zdarzenia na mojej trasie, czyli jeżeli właśnie jedziemy jakąś trasą zaprogramowaną, wyświetla się nam tylko i wyłącznie na tej trasie, jeżeli są jakieś zdarzenia pozostałe, reszta tras nam się nie będzie wyświetlać. Możemy to oczywiście zmienić, możemy sobie ustawić na wszystkie wydarzenia w pobliżu, czyli w tym momencie, jeżeli będzie się nam coś działo w pobliżu, będzie się to automatycznie komunikat pojawiał na trasie, ale ja myślę, że to jest troszkę by było irytujące. To zresztą to od tylko woli użytkownika zależy, jak to sobie chce. Może całkowicie wyłączyć te powiadomienia, może je właśnie ustawiać według własnych potrzeb. Ja myślę, że to jest jak najbardziej, żeby były tylko na trasie, na której się poruszamy. Czyli tutaj ten trafik, tak to działa, TMC. Tyle by było z takiego testu drogowego. Grubszy, może większy test drogowy. Ja wybieram się na urlop do kraju, do Polski i będę jechał właśnie z tą nawigacją, także postaram się nagrywać jakiś film podczas jazdy. Pojawi to, ale to wideo nie pojawi się szybko, bo dopiero ja na urlop wyjeżdżam w listopadzie, także oglądajcie mój kanał w listopadzie, na pewno się z trasy z Niemiec pojawi coś, właśnie jakieś wideo z tą nawigacją. Więcej wideo już wkrótce na kanale, nie będę mówił, jakie to będą wideo, zobaczcie sobie sami, także pozdrawiam Was i do usłyszenia.